Dzień dobry Polsko, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w Grudziądzu i jesteśmy u Bogdana. Bogdan ma lat 59. A ja jestem Alex, a Wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. Bogdan, zgadza się, masz 59 lat. Zgadza się? 64 rocznik, to jest 59 lat. To się zgadza. Jesteśmy w Grudziądzu. To się zgadza. Piszesz z osobami małoletnimi, z dziećmi. To się zgadza? No, zgadza się. Po co piszesz? Nie wiem, tak. Tylko się... nie mów, że się nudzisz, bo ja już to słyszałem tyle nie razy. Nie chodzi, że się nudzę, tylko tak napisałem i Hugo. No. Tylko nie klniemy. Staramy się używać ładnych słów. Hugo to nie jest przyklejne. No dobra. Okej, okay, Bogdan, powiedz mi, a o czym ty piszesz z takimi dziećmi? Bo to zależy, o czym jeszcze piszesz, bo to wiesz, samo pisanie... Z tą jedną o czym, o niczym na praktycznie nie piszesz, same głupoty. Z tą jedną, a to z iloma dziećmi piszesz? Z dwoma chyba. Albo dwiema, czy dwiema. A jakbyś tak się skupił, pomyślał? To może więcej niż dwie? No to już pokazałeś trzy? Nie, chwileczkę. Okej, ja poczekam, mam czas. Całą noc do ciebie jechałem, także ja poczekam. Nie spiesz się. Ja mam czas. Cztery chyba. Cztery chyba. I wszystkie to są osoby małoletnie, dzieci, tak? No na pewno tak. Czyli mniej więcej ile mają lat? Pamiętasz, kojarzysz? Około 13-14. Masz świadomość, że tak nie powinieneś robić? Czy wiem, że mam świadomość. Masz świadomość, tak? Mam. Czyli wiesz, że to jest złe i to jest przestępstwo? Wiem o tym. Byłeś karany? Kiedyś tak, ale nie za to. Ja wiem za co. A za co byłeś karany? Za alimenty. Nie tylko. No za co więcej? Nic, za nic. Ale nie byłem na pewno. Tylko za alimenty siedziałem w kryminale, dwa lata. A jakieś rzeczy związane z gwałtem? Nie, absolutnie. Absolutnie. Chłopie. To akurat mnie nie dotyczy, ale tak tylko się pytam, bo gdzieś tak mi się o uszy obiło. No, w Warszawie, no, w Warszawie, tak, no widzisz, nie, trafiłeś. Ale nie używamy wulgaryzmu, Bogdan. Mówiliśmy, że będziemy używać ładnego polskiego języka. Bo mnie wkurza takie coś. No ale ja tylko się pytam. Masz prawo się denerwować, ale denerwuj się w sposób kulturalny. Bo teraz ja się będę zaraz denerwował, ale też kulturalnie. A będę się denerwował dlatego, że właśnie tak jak wspomniałeś, piszesz z osobami małoletnimi. Nie możesz pisać z dorosłymi kobietami? Mogę. To czemu nie piszesz? Piszę. A też piszesz z dorosłymi? Z jedną piszę. Z jedną dorosłą i z, wymieniłeś z czterema, no, jedną. Z czterema dziećmi, tak? Z jedną dorosłą, z czterema dziećmi. Okej. A powiedz mi, bo to o czym piszesz z dorosłą kompletnie mnie nie interesuje, ale bardzo mnie interesuje, ciekawi, o czym piszesz z dziećmi. W tej chwili panu nie powiem, bo nie mam tej świadomości, o czym piszę. Mhm. To ja ci przypomnę może, a potwierdźmy jeszcze jedną rzecz. Czy to, co ja trzymam w ręce, czy to jest wydruk z twojego komunikatora? Czy to jest twój komunikator internetowy? No chyba jest. No bo to twoje zdjęcie, twoje dane osobowe. No. No. A wiesz co? Na przykład piszesz coś takiego. Pięknie masz wiek. No ja mam trochę więcej. Tak więc nie popiszemy. Tak napisałeś do jednej 13-latki. Ale parę godzin później nie wytrzymałeś i zacząłeś do niej pisać dalej. Pamiętasz taką rozmowę z jednym z takich dzieci, z twórga? No niestety nie. Nie pamiętasz. A pamiętasz może, jak tą osobę instruowałeś na przykład w ten sposób. Seks to jest to, z czego ty, Maju, powstałaś. Rodzice zbliżyli się, zaiskrzyło, mama w ciąży i ty się urodziłaś. Tata wsadził mamie, spuścił się i powstałaś ty, Maju. Pamiętasz? Może pamiętam. Może czy na pewno? No na pewno, jak tak napisałem, to na pewno ja. No tak, ale Bogdan, nie irytuj się, bo ja wiem, że ty jesteś bardzo niecierpliwy i szybko się denerwujesz. Wręcz nawet chwilami jesteś arogancki. A tego bym nie chciał, bo myślę, że sobie będziemy rozmawiali grzecznie. A faktycznie jesteś niecierpliwy. Wiesz, mam tutaj z innego dziecka rozmowę, która wskazuje na swoją niecierpliwość. I tutaj proszę ja ciebie... Nie obawiaj się, my dbamy o twoje bezpieczeństwo, także nic sobie tutaj nie grozi. Jak widzisz, koledzy tam krążą i nic złego tobie nie grozi. Bogdan, mam właśnie tak, takie coś... Tak, jak panowie będą, a później co? Nie obawiaj się, nie obawiaj się. Posłuchaj teraz. Mogłeś myśleć trochę wcześniej, ale to mleko się wylało, trudno. Słuchaj, Bogdan, skupmy się. Inne dziecko, mamy coś takiego tutaj. Brak mi słów, nic mi się nie chce. Dziecko ci nie odpisało. 25 minut później piszesz tak. Mam już dość, prosząc o litość. Dziecko znowu nie zareagowało na twoje takie impulsywne
wymuszanie próby kontaktu. 12 minut później piszesz: tak, Bogdan, tu jestem, halo, Bogdan, tu jestem. Koniec proszeniem o litość. Dziecko ci odpisuje, o jaką litość tobie chodzi? Żegnam, ja nie będę czekał 2 albo 3 dni na odpowiedź. Czemu zmuszałeś dzieciaka, żeby do ciebie pisał? Podtrzymywałeś tak na siłę i tak brutalnie? Powiem panu tak, nie pamiętam tego, czy to ja pisałem do tej osoby. A czemu nie pamiętasz? To co się stało, że nie pamiętasz? Bo nie kojarzę tego. A nie kojarzysz. Okej. Okay. Po czym, jak napisałeś, że żegnasz, bo nie będziesz czekał 2 czy 3 dni, a dziecko właśnie napisało ci, że nie rozumiał, o jaką litość chodzi, ty szybciutko co zrobiłeś? Wysłałeś zdjęcie pary uprawiającej seks i napisałeś coś takiego: ty, kochana, jesteś dla mnie cudem, młodziutką dziewicą, nietknięty cud natury. Pamiętasz taki cytat? Nie. Nie pamiętasz. A może taki pamiętasz? Bogdan, jesteś gorąca, potrafisz rozgrzać umysły, jesteś seksualnie niebezpieczna, jesteś uosobieniem piękna i seksu, schrupałbym cię. Wiem, ile masz lat, dziecko ma lat 13, ty potwierdzasz, że wiesz, ale jesteś wspaniała, jesteś dla mnie boginią piękności. Twoje foty mnie podniecają, halo Bogdan, jestem tutaj. Jesteś olśniewająca, księżniczko, pójdę spać z myślą o tobie, mam nadzieję, że mi się przyśnisz. Przyśniła się? Może nie pamiętam. A co ci się najczęściej śni? Jak tak popiszesz z dziećmi o takich rzeczach, to co ci się śni? To powiem, jak to mówicie? No pomyśl, jak coś chcesz powiedzieć, bo nie używaj wulgaryzmów. Jeżeli... No wiem, że nie używam. No, bo staramy się być grzeczni, kulturalni. Nic mi się nie śni. Nic ci się nie bardziej śni. O tych dzieciach. Nic ci się nie śni. Nie. Ja patrz, a miałeś nadzieję, że cię przyśni. Wiesz co, tu jest tak dużo cytatów fajnych z ciebie. Na przykład tak. Wysyłałeś pornografię, zdjęcia, wysyłałeś filmik, na którym sam sobie robisz dobrze. To chyba to pamiętasz, nie? Takie chyba rzeczy, jak sobie robisz, to chyba pamiętasz. Uh-huh. Ja oglądałem ten filmik. Cały jesteś, nagi, z twarzą. Przypomniało ci się, widzę, zaswędziało. No taki impuls. Co zaswędziało? No nie, no bo widzę, że się tam zacząłeś dotykać na myśl o tym, że sam sobie robisz dobrze. No. Widzę, że krótkie połączenie nerwowe masz, ale okej, mniejsza z tym. Bogdan, kiedy dziecko zobaczyło taki filmik, pisze ci, że nie chce takich rzeczy oglądać, ponieważ ma 13 lat. Co odpisałeś? Błagam cię, kochana, nie przypominaj mi o swoim wieku. Wiem o tym doskonale, ale i tak cię kocham. Ja jestem normalnym chłopakiem, piszę, co mi się podoba i kogo kocham. Wiem, że masz 13 lat. Nie, pan nie słyszał, pan idzie na cmentarz. Wiem, iż masz 13 lat, ale zrozum, możesz pisać wszystko. Traktuję cię jak dorosłą kobietę. Pisz wszystko, kocham. No to tak się pisze do 13 lat? No nie. No ale pisałeś. Trzeba być debilem, nie? A to wiesz, no to jeżeli no to tak... za późno. No za późno. Po fakcie. No po fakcie. No. A kiedy ostatnio nas pisałeś z tymi dziećmi? Skup się. Ja ci mogę podać... Dzisiaj z jedną pisałem, a nie o tym. Pisałem z drugą, ale też nie o tym. Wszystko chyba. No, ja wiem, że dzisiaj pisałeś z tymi dziećmi, zgadza się. Bogdan, ty... Czyli ty wiesz, że... Albo może nie wiesz, bo masz prawo nie wiedzieć, ale... Czy masz świadomość, że właśnie pisanie, wysłanie takich filmów do dzieci to jest przestępstwo? Masz... Wiem o tym. Wiesz o tym? No. No i to się zgadza. I tutaj brawa dla ciebie za szczerość. A teraz udowodnię to, że o tym wiesz. Napisałeś tak. Chyba zaprzestaniemy pisać. Ja nie mam zamiaru być wzięty za pedofila albo za zboczeńca. Nie chcę być podejrzany o to, że piszę z osobą niepełnoletnią. Taki ktoś nazywa się pedofil. Słowo pedofil to jest coś złego. Pedofil rozpowszechnia materiały porno i pisze niecenzuralne słowa do dziewczynek. Wiem, że masz 13 lat i nigdy nie będę wysyłał ci zdjęć ani nie pisał, co jest dla ciebie złe. Tak napisałeś do jednej z dziewczynek, po czym 2 dni później wysyłasz film z seksem. To nie jest film, panie władzu. Panie Bogdanie, jest to film, to jest stop klatka z filmu, jak widzisz, jest tutaj... To jest tylko stop klatka. To jest tylko stop klatka. Dobrze, bo pokażę ci inne rzeczy. Panie władzu, jak ty mi ładnie nazwałeś, już cię lubię, prawie. 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 Co to jest to?
Tam nie pokazujemy, ja to tobie pokazuję. Pan pojmie ten telefon, zaraz zobaczy pan co to jest. Nie, stopklatka. Stopklatka. Ale z czym to jest ta stopklatka? No widzi pan. No z pornografią. No. No i co, takie rzeczy się wysyła do dzieci? No też tak myślę. Bogdan. Mam dylemat, no bo z jednej strony rozumiesz, że robisz źle. No wiem. Z drugiej strony... Powiem tak. Wyłączył pan? Nie, ja tylko będę teraz już trzymał. Bo już mi się nie chce tych kartek trzymać z tymi rzeczami brzydkimi, co tam pisałeś, nie oglądać tych zdjęć, bo nie chce mi się po prostu. Jest tego tam bardzo dużo i bardzo brzydko. Tak. Co byś właśnie chciał powiedzieć na swoje usprawiedliwienie? Ale nie na ucho, nie, to nie może być na ucho, to musi głośno. Chciałem coś powiedzieć. A to nie na ucho, ale tylko nie na ucho, nie do pana. To mów. O, koledzo, odejdą, mów. Ale co on mówi? No coś chciałeś powiedzieć. Mówisz, że coś chciałeś powiedzieć. Oni nie słuchają już. Teraz ja cię słucham. Oni nie słuchają. No skup się. No, wiem, że kuresko mi się to nie podoba. A miałeś nie kląć, Bogdan. To nie jest przekręcie. Bo przyjdzie policja, da ci mandat za przeklinanie w miejscu publicznym. Jesteśmy w parku miejskim, to jest jakby nie patrzeć, miejsce publiczne. Dostaniesz mandat i po co ci to? Od policjantów. Nie dostaniesz mandatu za to, co robię, a dostaniesz za przeklinanie. No po cholerę. Patrz teraz, ja jeszcze przecież się brzydko powiedziałem. Widzisz, udzieliło mi się. Uczy się pan. Oby nie. Nie chciałbym umieć tego wszystkiego, co ty. Co, powiem tobie szczerze, że jak oglądałem te twoje zdjęcia nagie i twoje filmiki, to nie ukrywam, że byłem, mówiąc subtelnie, lekko zniesmaczony jako dorosły mężczyzna. Bo mimo wszystko nie widzę potrzeby, żebyś coś takiego wysłał do dzieci. Bogdan, teraz posłuchaj mnie bardzo uprzejmie. Żebyś miał świadomość zakończenia naszej rozmowy, bo ta misja, z jaką do ciebie przyjechaliśmy jako Fundacja CPU. Wysyłanie nagich zdjęć, czy to własnych, czy osób innych dorosłych, które uprawiają seks, to jest przestępstwo. Zakazane. To jest przestępstwo. No. Nie tylko zakazane, jest to przestępstwo. Dobre. Namawianie dzieci do masturbacji, a do tego namawiałeś te dzieci, żeby same sobie robiły dobrze, instruowałeś, jak to mają robić, to jest przestępstwo. Chciałeś również doprowadzić do tak zwanej korupcji seksualnej. Obiecywałeś dziecku telefon. Mam to w cytatach. Z ciebie obiecywałeś dziecku fona. Dokładnie użyłeś sformułowania fon. Że chciałbyś kupić dziecku fona, gdyby mieszkało trochę bliżej ciebie, bo moglibyście się spotkać. To jest korupcja seksualna. Bogdan, tak jak powiedziałem, w związku z tym faktem, naszym obowiązkiem jako Fundację CPU Polska było poinformowanie o tym fakcie organów ścigania. W związku z tym, że zachodzi wobec ciebie uzasadnione podejrzenie popełniania przez ciebie przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego, zostajesz w tym momencie zatrzymany, a czynności tej dokonają funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Policji w Grudziądzu. Musi to być? Czemu? To się nie uciekł. Zatrzymany. I to po wylewie? Co, to ja mam cię pierdyknąć? Idziemy, tak? Pan słucha, mam się pierdo? Sztąć? Idziemy, tak? Są pozycje.